Państwo, druk 399. Druk numer 399. To jest również projekt grupy radnych. Mogę prosić oczywiście Państwa o ostatni projekt uchwały. Paragraf 1. Wnioskuje się, aby realizacja wymienionych poniżej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych chodników i oświetlania wskazanych do realizacji na 2013 rok odbywała się w ramach odrębnego przetargu. Tu są wymienione dwa zadania. Remont chodnika przy ulicy Kasztelańskiej i remont chodnika przy ulicy Senatorskiej. Paragraf 2. Realizacja pozostałych zadań powierzonych z zakresu prac remontowych i tak dalej wskazanych do realizacji 2013 do wyczerpania się środków finansowych powierzamy firmie wyłonionej w drodze zamówienia publicznego w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót utrzymaniowych. Ja, Szanowni Państwo, ten projekt uchwały dzisiaj go pisaliśmy i powiem szczerze, z czego to wyniknęło. Co prawda mówiłem kiedyś, że być może w lutym wystarczy, że podejmiemy sobie decyzję co na przetarg, co firmą utrzymaniową. Pozostawiam Państwu pod dyskusję i poprawki, które chodniki chcecie wpisać, czy więcej, czy inne. Wpisałem te dwa, ponieważ po kilku telefonach wydawało mi się, że tak, Kasztelańską mamy wycenę już kosztowych, więc łatwo nam będzie porównać później cenę do tego kosztorysu. Czy tym przetargiem coś uzyskaliśmy pozytywnego? Ale nie musi to być Kasztelańska. Wpisałem też Senatorską. No to były różne rady. Niektórzy mówili, że były surowe jadwigi. Nie mi to obojętne. Zaraz to możemy zmienić poprawką. Poddaję to jakby pod dyskusję całej rady. A dlaczego teraz? Dlatego, że było spotkanie kilka dni temu, o które poprosił pan dyrektor Szczegula i była pani kierowniczka Wojtas, która się jakby zajmuje dzielnicami. No i byli zdumieni, że my czekamy z tym. Powiedział, że nie już by mogli robić dokumentacji i już puszczać przetargi. Powiedzieli, no dobrze, no to czekajcie dalej, a potem wysuwajcie pretensje, że my nie zdążymy z przetargiem, a pan prezydent zatrzymanie dyskusji na każdym wrześniu. Więc mówię, róbcie jak uważacie. Wydawało mi się, że taki krok próbuje podjąć. Zarząd zaakceptował ten projekt uchwały niekoniecznie co do chodników, tylko nie zdążyliśmy go po prostu na zarządzie zrobić, ale rozmawialiśmy. I to w Państwa rękach jest, czy puszczamy cokolwiek na przetarg, czy nic nie puszczamy na przetarg, lub co puścimy. Jedyny mój apel, wydaje mi się, że nie ma co się doktoryzować i czekać nie wiadomo ile z tą uchwałą. To tyle ode mnie. Proszę Krzysiu. Ja z jednej strony się cieszę, że dokonamy się do realizowania inwestycji w trybie przetargowym. Z jednej strony to jest dobra wiadomość, ale z drugiej strony chciałem zwrócić uwagę, że póki co nie mamy ostatecznej listy rankingowej remontów ulic i to jest pewnego rodzaju szkoda formalna, jeżeli podejmiemy tą uchwałę, to właściwie nie ma się do czego odnieść, bo nie ma ostatecznej listy rankingowej, ale nie mówiąc o kwestii racjonalnej decyzji, ciężko wybrać, prawda, konkretne pozycje w sytuacji, w której nie wiemy dokładnie, co zamierzamy w przyszłym roku robić, bo nie podjęliśmy ostatecznej uchwały. I w sierpniu była tylko wstępna lista, też nie ma zakresów rzeczowych zadań w tym momencie. Moim zdaniem na pewno, jeżeli powinniśmy szybko tą uchwałę podjąć i moim zdaniem to była decyzja nadzwyczajna w najbliższym czasie, żeby mogły pójść już, mogło pójść to postępowanie przetargowe. No troszeczkę tu wtedy centralizowali być mówieniem tym, że w lutym możemy podjąć tą uchwałę. No tak możemy, ale to będzie rodziło problemy, a ten problem, że ta sprawa nie jest uregulowana w procedurach i musi się zdawać, prawda, na twoje słowo, bo ja na przykład nie mam kontaktu z dyrektorką z IKIS-u, nie mam kontaktu z innymi przewodniczącymi, nie miałem możliwości, prawda. I wobec co do samej kwestii przetargu. Dzielnica Grobuszki na przykład w zeszłym roku w ogóle wyłaniana jest firma utrzymaniowa, na jakich zasadach, skąd się biorą ceny, po których firma utrzymaniowa robi ten przetarg. To jest cena za jeden metr uśredniona z kosztami dojazdu i generalnie idea działania firmy utrzymaniowej jest taka, że to mają być drobne remonty, tylko mają gdzieś podjechać, załatać jakąś dziurę, dlatego skalkulowane są koszty dojazdu, cenę metra kwadratowego. I według to jest na temat, no bo już troszkę się zamotał, no to jest... Chciałbym jeszcze powiedzieć do końca. Dobrze mówiliśmy.
Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Panie, to jest bardzo ważna uchwała. Proszę bardzo o zachowanie skupienia. Wszystkie zadania pracuje się w obecności były na pewno nie jednej do stacji odsuwaniowej, więc dlatego chciałem zgłosić poprawkę. Zaryzykować i konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie realna oszczędność 200 tysięcy złotych i szansa na zrobienie większej ilości ludzi. Jako spore prawdopodobieństwo, że takie będą następstwa tej poprawki, to bo tak się już działo w innych dzielnicach, więc pytanie, musielibyśmy mieć bardzo dużego pecha, żeby się tak u nas nie wydarzyło. I proponujemy, by wszystkie zadania remontowe zostały zrobione w trybie odrębnego przetargu bez korzystania z tej utrzymaniowej. I poprawka brzmi, po słowach odrębnego przetargu dodaje się słowa łącznego dla wszystkich pozycji umieszczonych na przykład gruby wymiennego zadania pogrzebowego. Skreśla się dalej wymienione pozycje w paragrafie pierwszym. Drugi paragraf staje się paragrafem trzecim. To tak bardzo zabile tłumacząc. I pewnie mnie teraz wszyscy zabiją. Ja Andrzej Budziak składamy wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego z racji nad tą poprawką, z racji tego, że skutki tej poprawki są bardzo daleko idące finansowo. Władze nie powinni być odpowiedzialni za swoje decyzje. Ale czy tego poprawki na razie nie Ja muszę dobra Po pierwsze, nie trzeba mi, Panie Krzysztofie, gratulować zmiany zdania, bo nigdy nie miałem innego zdania i stwierdziłem, że puszczanie na przetarg indywidualny jest czymś bardzo złym. Dobrze Państwo wiecie, jak było w pierwszym roku, jak było w drugim i dlatego proponowaliśmy, żeby to była zawsze firma utrzymaniowa. Natomiast też apeluję do Państwa radnych z bardzo prostą rzeczą, a mianowicie bardzo się cieszę, że jest dzielnica druga, która bardzo dobrze na tym wyszła. Ja znam dwie dzielnice, które straciły po pół miliona złotych w każdym roku. Więc myślałem i zarząd tak zresztą też uważał, że spróbowanie przez tą radę dania dwóch, trzech inwestycji jako przetarg jest zasadne. Natomiast mieć porównanie, mieć doświadczenie. Słuchajcie, przez tyle lat tu pracowała firma utrzymaniowa. Być może to był błąd poprzedniej rady i wielu lat, a być może wiedzieli coś, co było bardzo ważne, jednak przejechali się na przetargach. Nie umiem do tego dojść. W tym momencie rozumiem, że tego typu decyzją stawiamy wszystkie ulice pod przetargi taki osobny, indywidualny. Możemy próbować. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, że tak czy inaczej może się zdarzyć i możemy mieć kłopot tego typu potraktowaniem sprawy, ponieważ według oceny ZIKIT-u na dzień dzisiejszy my po stronie inwestycji mamy 660 tysięcy złotych, a po stronie bieżącego utrzymania, bieżących remontów mamy 591 tysięcy. I teraz hipotetycznie, jeśli rozpiszą nam przetarg na 591 tysięcy, to drugi przetarg rozpiszą nam na 300 coś, jeżeli uda się przywrócić je na remonty, na przykład nie wiem, w maju, w czerwcu. Być może stracimy wtedy pieniądze, nie uwzględniając, że chcemy cokolwiek robić firmą utrzymaniową. Nie wiem, czy Państwo to zrozumieli. Dziś ZIKIT uruchomi nam na ten przetarg 591 tysięcy. Więcej nie może. Jak szybko to zrobić? To jest bardzo ważny element tego, ponieważ jeżeli my dzisiaj podejmiemy uchwałę, że w ogóle nie robimy nic firmą utrzymaniową, a uda się przesunąć środki z inwestycji na remonty, według mojej oceny, ale to jest moja ocena, mogę się mylić, nie wcześniej niż marzec, kwiecień, zakładając, że skarbnik i pan prezydent dotrzyma słowa, bo nie musi, wiadomo, to wtedy przesuwamy około 350 tysięcy, które będziemy musieli znowu zgodnie z tą uchwałą puścić na przetarg i pytanie, czy dążymy. Pamiętajmy, że możemy reagować na sytuację, zmieniając tą uchwałę, prawda? Jeżeli się okaże, że będą dodatkowe środki, no to możemy podjąć uchwałę, że nie przewidujemy różnych wariantów, to będziemy na stare sytuacje reagować różnymi zachowaniami. Możemy też na podobną sytuację, czyli
puścić jakieś kolejne ulice w trakcie roku na przetargi, jeżeli będzie sygnał, że ta procedura się... Pamiętajmy, że realizacja każdej ulicy, to są stracone pieniądze. No nie ma tłumaczyć, że mamy pewnie już nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. No tak, no tak. Proszę, daj się walczyć do tej chwili. Dlaczego jest błędnikiem przetargu we wszystkich działaniach, jakie są, bo ogólnie na przykład sanitarnie nie robi. Może inna sprawa, czy najlepiej, ale jeżeli jest najtaniej. Natomiast wydaje mi się, że przy całych procedurach przetargowych czas, który jest potrzebny na prowadzenie, to w sytuacjach, powiedzmy, dużej ilości różnych robót może się okazać, że po prostu te pieniądze rzeczywiście przepadły, więc wydaje mi się zachowanie tego, że dwa zadania spróbujemy, jak pójdzie na przetarg, zobaczymy, czy z tego będzie, że są możliwości. To są możliwości oszczędności, ale może to nawet nie tylko. Proszę, Marcin. No tak, jedno pytanie do Krzysia. Twoja poprawka, Krzysztof, też przewidywałaby przetargi na remonty dróg? Tylko. My rozmawiamy o remontach dróg, muszę się przyjrzeć. Prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia, no ale to się tak zadanie nazywa, ale mówimy o liście rankingowej remontu chodników i dróg. No nie, bo żebym dobrze zrozumiał i świadomie zagłosował, bo tutaj na razie w tej propozycji są remonty dróg chodników, znaczy poprawka... I zadania powiązane do także obejmowała, że remontów remontów. Okej, okay, a drugie pytanie, to jest, nie wiem, takie pytanie bardziej dotyczące, ogólnie postawione, to czy przy przetargach, jakie jest kryterium? Czy kryterium, 100% kryterium jest cena? 100% kryterium jest cena. Ja sobie przy przetargach, jakie jest inwestycja? Na przykład termin, taka sama. To muszę dodać Państwu, że bardzo ciężko jest, jeżeli wyniknie coś podczas remontu. Tak jak mieliśmy przykład na przykład ulicy Chełmskiej i zrobiliśmy peron, to w wyniku przetargu nie ma takiej możliwości już przerabiania czegokolwiek. To od razu mówię. Proszę, że przy przetargu na remont czegoś nie można nic zmieniać, mimo są zarówno dodatkowo do 50% wartości. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że rok 2013 jest generalnym kryzysem w Polsce, szczególnie w firmach budowlanych, drogowych. Także nie musimy się obawiać, że nie zostanie wybrany wykonawca. Podejrzewam, że jak podzielimy to na przetargi nawet najmniejsze, to do każdego przetargu minimum 10 wykonawców się zgłosi. I jeżeli będzie robiło 10 różnych wykonawców kilkudziesięciu te roboty, to podejrzewam, że jeżeli byśmy przetargi rozpisali do końca marca lub kwietnia, to podejrzewam, że marca byłoby wszystko zrealizowane za pieniądze, powiedzmy, które przeznaczyliśmy na przetargi. Później byśmy w maju, czerwcu mogli ogłosić przetargi na za środki, które pozostałyby z pierwszych tych realizacji. Jak on nie zabiorą? Jak on nie zabiorą? Dlaczego myśmy się jako zarząd obawiali do tej pory przetargów indywidualnych? Obawialiśmy się ich dlatego, że pieniądze pozostałe w wyniku przetargu przechodzą na spłatę zadłużenia miasta Krakowa. Oczywiście, że z punktu widzenia wykonanej pracy, umówmy się, może to nie mieć większego znaczenia. Chodnik to jest chodnik, tak? Czy go zrobią za 100 tysięcy, czy za 200, a my oddamy 100 panu prezydentowi, to jest bez znaczenia dla nas. Teoretycznie, ale praktycznie w przypadku firmy, która nas utrzymanie stałe ma, jest, jeżeli pieniądze zostają, brana kolejna pozycja z listy. A tutaj będziesz miał wpisane do zadania, bo nie możesz wpisać do zadania, do przetargu całej listy, tak? I do wyczerpania pieniędzy. To tak nie działa. Tylko musisz podać konkretny zakres, co będziesz robił. Dlaczego nie zrozumiałeś? Chciałem od razu odpowiedzieć. Czyli robimy tyle samo, ile jest wycenione po inwestorskim, po utrzymaniu i dotychczas, tylko najwyżej pieniądze zostają w mieście. A robimy to samo. I wtedy natomiast jeżeli ktoś mądrze zrobi kosztorysy inwestorskie, co nie mam kosztorysy IT fizyki, są bardzo mądrzy i umieją to robić, wyceni tak jak trzeba te przetargi.
Sam powiedziałeś, że to jest sytuacja... Dobrze, to jest Krzysztof, przepraszam, to był Kuba pierwszy. Znaczy ja wtedy tylko taką do Krzysztofa formalną, czym jest powodowane, że chcesz, żeby było głosowanie imienne. Nie masz zaufania do nas, żebyśmy normalnie to wpłynęli, czy tak? Złożył wniosek, ma do tego prawo, radni mają do tego prawo. Myślę, że no to ciężko się odnosić, ja przepraszam, bronię w tym momencie radnego Krzysztofa, bo to jest wniosek, który złożył. Ma prawo, macie prawo zagłosować, bo to będzie poddane głosowanie i będziecie głosować za, no i nie głosowanie imienne. Przepraszam, tak, trzy osoby. Chciałem powiedzieć, że nie zgłaszam wniosku formalnego, ale sugeruję Państwu, żebyśmy zakończyli tę dyskusję. Naszym głosem będzie po prostu to, jak zagłosujemy, bo myślę, że już za długo przeciągamy tę dyskusję. Wiemy chyba wszystko. Ale jeszcze Paweł się zgłosił przed Twoim głosem, ja proszę, żebyście dał głos. I już głosujemy poprawkę. Jeżeli mamy już wycenę na niektóre ulice, czyli jest tutaj przypadek ulicy Kasztelańskiej, gdzie jest już wycena i wiemy jaką kwotę możemy przeznaczyć. Niezasadne jest to pytanie na przykład. Jeżeli byśmy mieli spróbować faktycznie przetargu, panie przewodniczący, panie przewodniczący. Przepraszam, bo taka na. Przepraszam. Sugeruję tutaj, że jeżeli mamy już jakąś wycenę ulicy i w tym przypadku jest ulica Kasztelańska, która ma wycenę, nie powinniśmy jej rzucać na przetarg, a raczej, bo wiemy, ile tych pieniędzy powinniśmy przeznaczyć na poszczególne zadanie. Tam mamy, zostało nam chyba trzy zadania, których wiemy, jaka jest jeszcze wycena, prawda? Czy dwa nawet do niezrealizowania. Natomiast jeżeli już byśmy chcieli spróbować, no to wystarczyłoby, no nie wiadomo, czy nie stracimy tych pieniędzy, kiedy ten przetarg się zakończy. Ulica Senatorska nie ma wyceny. Możemy spróbować faktycznie ją wystawić na przetarg. No ostatnie dwa głosy. Jurek, ja proponuję zrobił, bo jak to czyli ty, no poprawka. Wtedy całą ulicę Senatorską i wtedy wiedzieć dokładnie, że ja chciałem odpowiedzieć Pawłowi przede wszystkim, tylko w sądzie, tylko w tym szacunkiem, więc tak, prawda, przetarg zweryfikuje, potencjalnie przetarg zweryfikuje, to koszy. Tak samo na etapie planowania inwestycji w tym szacunek. Więc też jestem chciałem odpowiedzieć co do oszczędności. No, zresztą mogę nawet już w przypadku przywoływać wydłużę pieniądze, które oszczędzili na przetarg, mogli wydać na kolejny przetarg. Nie było uwarunkowań karnych, ale by to nie mogli sprawić. Nie do końca rozumiem swoją interpretację w tej kwestii. To nie jest interpretacja przepisów, to jest zarządzenie pana prezydenta, które pan prezydent może może podpisać, czy się zgadza, ale nie musi. Zarządzenie pana prezydenta mówi jasno. Pieniądze, które pozostają w wyniku rozstrzygniętego przetargu, są kierowane do budżetu miasta na spłatę zadłużenia Krakowa. Zarządzenie pana prezydenta chyba z 2008 roku. Mogę go znaleźć. Więc jeżeli pan, jeżeli dwójka wystąpiła i pan prezydent rękami pana skarbnika skromnie opiniuje, a pan prezydent puszcza wniosek, to oczywiście ma takie prawo, bo pan prezydent ma prawo zmieniać swoją decyzję w każdej dowolnej chwili praktycznie. Tego typu decyzję. Także jest to, że to nie jest przepis, to nie jest przepis. To jest tylko kwestia, czy pan prezydent podpisze, czy nie podpisze wniosek o ponowne rozstrzygnięcie przetargu. A nawet gdyby istniała racja co do tego swoje wątpliwości, to pamiętajmy, że zrealizujemy te samo zadanie, byśmy zrealizowali na firmie utrzymaniowej, a korzyść będzie taka, że do miasta się do swojego... Niekoniecznie, bo jeżeli miał swoje pieniądze, to będzie miał swoje pozycje, tak? Nie ma, bo jakbyś zrobił na kwotę maksymalną. Dobrze, Filip chciał jeszcze poprawki, ja widzę, że jeszcze Paweł składa poprawki. Zamarzymy też na czym. Proszę bardzo. Chciałem złożyć poprawkę do projektu uchwały określonego w druku numer 399, paragraf kolejny, niezależnie który to będzie, drugi lub trzeci, otrzymuje brzmienie, wnioskuje się, aby przetarg został ogłoszony do końca marca bieżącego roku. A jeżeli nie będzie? Nie zrealizują uchwały, zdarza się to, prawda? No to wtedy... Ale wiecie, szanowni Państwo, ale ta poprawka to tylko by strzał w kolano. Nie jest. Bo nie dość, że idziemy w przetarg, to jeszcze dajemy, że do końca marca. Jak nie będzie do końca marca, to w ogóle nie będzie przetarg. W ogóle nie będzie. To w ogóle w tym momencie co zrobimy? Ale ja nie wiem, o co chodzi. Ale ja... No nie, no...
Wnioskuję, że przetarg został ogłoszony. Ale często mówię, że możecie zapytać, jak wpisujesz te dwa, a co ja wrzucę tego na przetarg, to co będzie? No nie, on... Nie mogą, bo my też nie będziemy na to, czyli nie mogą tego przekroczyć. No, to musi dobrze tak. Proszę Państwa, jeżeli mamy cenę jakieś... Może powiedzmy od tej precyzujmy to. Jeżeli mamy wyceny jakiejś ulicy, to ona była robiona na podstawie, jakiś inspektor robił, on podtrzyma tą wycenę, którą wcześniej zrobił, bo wynikło, że jest po prostu zły człowiek na tym stanowisku i my nawet mając lepszą cenę z przetargu i tak stracimy taką różnicę, którą znaleźliśmy, powiedzmy 200 tysięcy, a poszedł przetarg za 100 tysięcy, 100 tysięcy wróci do miasta. Więc możemy tylko dać ulicę, która nie miała wyceny wcześniej zrobionej. Teraz mają wszystkie ulice. Nie. Ale nie jest to do końca prawda, ale nawet jeżeli tak było, to zrobimy tyle samo, a potem to swoje publiczne pieniądze, czyli będzie jakaś wtedy zapłacona. Tak, ale jest jeszcze innego. Firma, która będzie robić, niekoniecznie zrobi to lepiej. Mało tego, może być tak, że wynikną jakieś usterki w trakcie i będziemy podnosić koszty tej inwestycji, a tak czy siak nie będzie... Przepraszam, to umówmy się, szanowni państwo, bo zaczynamy wywołać kółko. Marcin, Piotrek, Marzena, kończy tą dyskusję, nie ma sensu w kółko. Tak jest. No za poprawki głosujemy, no co wiem, się czekamy na do wieczora. Proszę. Krótkie pytanie do... inicjatora poprawki. Intencją rozumiem jest to, żeby przymusić ZIKIT do jak najszybszego ogłoszenia przetargu. Dokładnie. Można, może dlatego byśmy zmienili sztywny termin na słowo jak najszybsze. No bo rozumiem, taka jest intencja. No tak, ale jak najszybciej to ci blisko partii. Nie, no tak jak KPA masz określenie słowa niezwłocznie i to wiadomo, bo to jest słowo, które funkcjonuje. Szanowni Państwo, Marzenka też. To można użyć słowa niezwłocznie. Ja mam odnośnie firm, które teraz pracują, na przykład firma podwykonawcza, która dla telekomunikacji i w sumie dla nas wszystkich robi studzienki i przygotowuje do puszczenia światłowodami internetu i tak dalej. I robią to w ten sposób, nie ma nad nimi nikt, zupełnie nikt nadzoru, że wykopują sobie ropek, taką zmroczoną ziemię, spryloną, sypują na bok, może wykładają to też codziennie i tą samą ziemię sypują, nie zważając na to, że wykopali dziury na przykład w świeżo zrobionym chodniku czy w czymkolwiek, wykładają to po prostu na takiej ziemi, to wszystko nam się za chwilę zapadnie. No więc właśnie, proszę zwróćmy najpierw uwagę na to, że dajmy kilka chodników do pracy, do zrobienia wszystkie drogi, wszystkie firmy, to za chwilę będziemy... wszystkie studzienki, wszystko się pozapada, albo droga się zapadnie wokół studzienek i będziemy to robić od nowa, to jest bez sensu. Nauczmy się najpierw, kto będzie tego pilnował i tak dalej, a potem wszystko daje na szybko. Dobrze, czy ktoś jeszcze chce zabrać? Proszę o ciszę. Łukasz. Ja też chcę zakończyć dyskusję. Głos za wniosek formalny. Głos przeciw wniosek formalny. Kto jest z Państwa za zakończeniem dyskusji? Kto jest przeciw? Sprawa ważna. Proszę wstrzymać. Szanowni Państwo, zamykamy dyskusję, czego się nie podgłosowano. Proszę Państwa, głosujemy najpierw poprawki najdalej idące, ponieważ poprawka Pawła Kowalskiego jest najmniej idąca, czyli on zmienia jakby tylko i wyłącznie treść tego projektu uchwały, więc zaczynamy od poprawek Krzysztofa Kowalskiego. Tak, jeszcze listy obecności, bo rozumiem, że głosowanie imienne dotyczy pierwszej poprawki, tak? Nie, 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 nie
Kto nam wygłosił? Wniosek? Ale to... Wniosek o przeprowadzenie głosowania jednego projektu druku numer 310 oraz wszystkich poprawek zgłoszonych. Być może to było troszeczkę przesadzone, więc w tym momencie. Kto korekta tam wniosku, bo... Dobra, proszę wszystkich. Szanowni Państwo, głosowanie imienne poprawką autorstwa Krzysztofa Kwasiaka było tak wniosek radnych. Chodzi o poprawkę pierwszą, bo ona poprawna jest. Chociaż druga poprawka autorstwa Krzysztofa jak najbardziej będzie zasadna na wymiar pierwszej. Nie wiem, prawda? Tak. Wystarczy inaczej by było. Przepraszam bardzo. Czy ponieważ ja się spóźniłem się dlatego miałem dyżur, no i miałem ponad setkę mieszkańców na tym dyżurze. 2,5 godziny. No ale proszę o tak. Dobrze, moje pytanie jest następujące. Jaka jest treść poprawki? Żebym wiedział na czym głosować. Tylko uprzedzam, że będziemy głosować imiennie, czyli po kolei będziemy głosować. Poprawka do projektu uchwały, czyli druku numer 399. W paragrafie 1 po słowach odrębnego przetargu dodaje się słowa łącznego dla wszystkich pozycji umieszczonych na liście w ramach wyżej wymienionego zadania powierzonego. Przepraszam bardzo, czy możecie pisać poprawki, żebyśmy dali radę zrozumieć? Odrębnego przetargu. Odrębnych przetargów. Odrębnych pytań, bo jednak nie w jeden dom spakowałem. Można posłuchać o tym, co muszę dać, to co będzie dopisane. Wszystko na przetargu. Remontowe pisanie. Na słowach odrębnych przed... Tak, nie ma odrębnego przetargu. Zdaje się słowa... Może cały paragraf chciał napisać? No, ale nie napisać cały paragraf. No, prosimy chwilę przerwy. Przerwy nie ogłaszam, siedzimy i czekamy na to. Czy ktoś chce wrócić jeszcze? Zawołać się. Tak, ja się muszę chyba na papierze. No to nie było przerwy ogłoszone. Szanowni Państwo, będziemy głosować imiennie. Będziemy teraz głosować imiennie w poprawkę złożoną do druku 390 przez pana Krzysztofa Kwasiaka, który ją właśnie teraz dla Państwa przeczyta. Proszę. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Wnioskuje się, aby realizacja wszystkich zadań powierzonych z zakresu prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia odbywała się w ramach odrębnych przetargów. Tak oczywiście to poprawka to zakłada skreślenie paragrafu drugiego, drugi staje się trzeci. Szanowni Państwo, zaczynamy od głosowania. Pan Andrzej Budziak. Pan Paweł Bułat. Pan Jan. Przeciw. Filipiak Łukasz. Przeciw. Szczęsny Filipiak. Przeciw. Gaczorek Filip. Za. Gażel Marzenka. Przepraszam. Przeciw. Marek Golota. Przeciw. Andrzej Hadramek. Przeciw. Jakubowski Krzysztof. Przeciw. Paweł Kajfasz. Za.
Marcin Kapłówka. Przeciw. Paweł Kowalski. Przeciw. Krzysztof Kwarciak. Za. Julia Mach. Przeciw. Magdalena Marduwa. Przeciw. Jakub Markowski. Przeciw. Jerzy Milej. Przeciw. Marek Sikora. Przeciw. Piotr Kubilajski. Przeciw. Ten Babcisko. Wyszło. Czyli dobra, ten sam. 4 głosy za. Piętnaście głosów przeciw. Poprawka przepadła. Wstrzymującego nie ma. Jest druga poprawka autorstwa pana Filipa Raczorka, gdzie paragraf, kolejny paragraf utrzymuje brzmienie. Wnioskuje się, aby przetarg został ogłoszony do końca marca, ponieważ w projekcie uchwały nadal pozostają nam ulice, które chcemy dać na przetarg. Czy ktoś chce o tej poprawce coś? Czy głosuje? Kto z państwa? Proszę o uzasadnienie. No proszę. Uzasadnienie tej poprawki. Dlaczego ją składa? Znaczy, dlaczego do końca marca i dlaczego taki projekt jest? Że do końca marca, jeżeli o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby po prostu przyspieszyć procedury CIK, gdzie ponieważ spokojnie zdążą przez 2 miesiące zorganizować przetarg na takie zadanie. A jeżeli damy im więcej czasu, to jest możliwość ogłoszenia przetargu późno i niezrealizowania w terminie wczesnym i przypadnięcie środków. Teraz chodzi o te 2 zadania, czy więcej? Tak, mówimy o tych 2 zadaniach, chyba że jeszcze ktoś... Drugie pytanie związane z tą poprawką. Czy pan Gaczorek kiedykolwiek sporządzał SIF do przetargu na roboty budowlane, że ma pewność, że można to w ciągu 2 miesięcy zrobić? SIF nie spełniałem, tylko nie produkowałem. Dobrze, to jednak pytanie pomocnicze. Czy pan Edny Gaczorek w ogóle wie, co to jest SIF? Wiem. A ty, Andrzeju, wiesz, co to jest SIF? Tak, zajmuję się tym zawodowo codziennie. I jaki masz problem? Dobrze, ja pozwolę sobie przerwać dyskusję, bo cieszę się bardzo. Bardzo chętnie na maila otrzymamy, co to jest SIF i tak dalej. Szanowni Państwo, czy do samej treści poprawki? Jeszcze chciałem taką jedną rzecz zgłosić, że myślę, że wzór SIF-u na roboty budowlane SIF odpowiada. Ponieważ wypracował taki wzór przez parę lat, które funkcjonują. Nie, to jest nie, bo to tak po prostu. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze jakieś pytanie do poprawki? Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Filipa Raczorka? 1, 2, 3, 4. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, poprawka nie przeszła i kolejny mamy poprawkę, która jest jak najbardziej teraz zasadna. To jest poprawka autorstwa pana Pawła Kowalskiego. W paragrafie 2 uchwały 399 wykreśla się zadanie remont chodnika przy ulicy Kasztelańskiej. To jest w paragrafie 1. Proszę mi zamawiać poprawkę na jedynkę. Tak, dobrze. Może nie puścił ręki. Czyli, żeby Państwu uświadomić, zostaje nam ulica Senatorska, tylko jak przejdzie ta poprawka do przetargu. Może coś zasadzić, nie mówię. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki autorstwa pana Pawła Kowalskiego? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania projektu uchwały, który rozjechaliśmy własnoręcznie wszyscy. Aczkolwiek, zanim przegłosuję, to po głosowaniu, ja Państwu też powiem po głosowaniu. Mogę złożyć jeden? Nie, bo jakby już wszystkie poprawki zostały przegłosowane. Głosujemy teraz projekt uchwały z poprawką, co oznacza ni mniej, ni więcej, że pod przetarg dajemy chodnik przy ulicy Senatorskiej
a pozostałe zadania robi firma wymówiona w wyniku przetargu, a tak naprawdę ta sama firma, co w ubiegłym roku, utrzymania bierze w ramach umowy zawartej z wykonawcą roku utrzymania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Pozwolę sobie zabrać głos na ten temat, który jeszcze, to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, bardzo proszę o uwagę. Bardzo proszę o uwagę. Proszę Państwa. Przegłosowaliśmy tę uchwałę. Idźmy dalej. Jeżeli Państwo uważacie, że trzeba szybko na następnej sesji zmienić tę uchwałę, to zmienimy. To będzie wpłynął projekt uchwały, bo z komisji, może grupa radnych. Niemniej jednak chciałbym, żebyście się skoncentrowali na jedną rzecz. Piotrze, przeszkadzasz. Piotrze. Zgodziłeś się, bo... Czy ja chciałbym, żeby zapisać moje wetum separatum do tego głosowania, wpisać do protokołu, ponieważ przyjęcie uchwały o treści, którą zaproponował pan przewodniczący, z dużą pewnością oznacza to, że to zadanie w ogóle nie zostanie zrealizowane, a środki dzielnicy przepadną. Także proszę, żeby wpisać wetum separatum. Ja a propos uchwały chciałem powiedzieć, że wyliczę, ile pieniędzy zostało zmarnowanych w ostatnich latach i tą informację wyślę do wszystkich mediów. Dobrze, dziękujemy za informację. Szanowni Państwo, chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chcemy prowadzić cokolwiek na przetarg, śpieszmy się, bo czas zawsze gra przeciwko nam. Jeżeli chcemy cokolwiek jeszcze puszczać na przetarg,